Słowo mi przypis, nowy mistrz MFC, serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Jak zabrzmiało The New Champ, zadrżało serducho? Tak, nie ukrywam, że trochę się wzruszyłem, ale trzeba być twardzielem i iść do przodu, także bardzo się cieszę, naprawdę. Skończyłeś, która to była druga runda? Trzecia. Widzę, że tutaj odczułeś trudy pojedynku na lód na nogach, mocno kopałeś. No tak, niestety nie każdy low kick wchodził na udo, czasami zdarzało się piszczel i kolano, także no, to się czuje. No, rywal wątrobę stracił. Mam nadzieję. No nie popiję dzisiaj na afterparty. No zobaczymy, jeszcze się go zapytam. Kiedy ten cios wszedł? Celowałeś w tą wątrobę? Widziałeś, że jest gdzieś tam odkryty, czy to po prostu wyszło z boju? Widziałem, że ta wątroba wchodzi. No raczej, może powiem tak, wątroba tam za bardzo wcześniej nie wchodziła, cały czas udo, no ale też jest tak, że jeżeli przeciwnik nastawi się na obronę konkretnego elementu, fajnie jest zaskoczyć inną płaszczyzną. No i tutaj jak najbardziej splot, może to nie była wątroba, bardziej splot słoneczny i sukces. Trzeba ci będzie chyba ze Scottem Askhamem z MMA zestawić. Z każdym. Słuchaj, największe trofeum w twojej karierze, ten pas MFC? Jeszcze raz? Ten pas MFC to twoim zdaniem największe trofeum w karierze? Myślę, że tak. Jest też na koncie tytuł Mistrza Europy Federacji KBF. Porównałbym to do siebie. Także może tam trochę bardziej mnie cieszyło ze względu na to, że walczyłem z reprezentantem Niemiec w Niemczech, a tam no, nie ma przebacz, jeżeli nie zrobisz swojej roboty nad wyraz porządnie, no to nie wygrasz. No. No, ale możesz na obronę ściągnąć tutaj, zażyczyć sobie Niemca. Już była taka propozycja, gdy walczyłem w obronie tytułu, tam niestety po 5 rundach dali mi porażkę. Co gdzieś tam, nie ukrywam, nie byliśmy z tego werdyktu zadowoleni. Tomek Makowski wyszedł z propozycją dla zawodnika z Niemiec, Mariusz Szulce, z rewanżem. Niestety, no nie spotkało się to z aprobatą i nie doszło do tej walki. Ale teraz masz ważne trofeum, także może teraz będzie łatwiej negocjować. Być może, chociaż szczerze mówiąc wątpię. Bardziej bym liczył gdzieś na rewanż z Karimem Obruk z Austrii po grudniowej porażce. Chciałbym, żeby poczuł, jak to jest walczyć ze mną w dobrej formie i na najwyższym poziomie. No właśnie, odbudowałeś się już po tej porażce, prawda? Wszystko już jest za tobą. Tak, dokładnie. Po drodze zaliczyłem dwie walki zwycięskie, także to też mnie trochę podbudowało. Ta grudniowa porażka, no to zaliczyłbym ją do takich nieporozumień, trochę, nie wiem jak to nazwać, podpalenia się, po prostu brak możliwości właściwego przygotowania zaowocował i tutaj, no niestety, pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Ale wiadomo, że na porażkach uczymy się najwięcej. Tak, dokładnie. Każdy start to jest malutki kamyczek do ogródka i ja tak to traktuję. Ta impreza długa dzisiaj będzie? Nie wiem, na ile nogi mi pozwolą, bo jak te low kicki nie wszystkie wchodziły, także, ale mam nadzieję, że tak. Ale zgodzisz się, że lepiej mieć bolące nogi niż wątrobę? Dokładnie. Mówię swojemu narożnikowi, że niby boli, ale jakbym przegrał, bolałoby 5 razy gorzej. Dokładnie. Jakie teraz dalsze plany? Będziesz bronił tego pasa, czy rozglądasz się też za jakimiś innymi wyzwaniami? Myślę, że na razie taka walka trzyrundowa, może w grudniu Tomka Makowskiego. Wszystko zależy gdzieś, jakie on ma plany na to. I dalej chciałbym na początku przyszłego roku też zaliczyć dwa starty, bo gdzieś tam pojawia się plan taki dłuższego wyjazdu i nie wiem, czy po prostu będę tutaj w kraju. Możliwe, że po prostu na rok czasu gdzieś wyjadę. W związku z treningami? Po części treningami, po części z pracą, także chcę szukać po prostu nowych doświadczeń. To możliwości są dwie, Tajlandia albo Holandia. No, może szczegółów nie zdradzę. Jeżeli zrealizuje się, to po prostu na pewno będę informować o tym. Się stanie, dokładnie. Słuchaj, no to jeszcze chciałem Cię zapytać o taką sytuację na rynku w tej chwili kickbokserskim, no bo był DSF Kickboxing Challenge, prawda, on tutaj trochę ten rynek pozmieniał, pościągał bardzo dużo ludzi do siebie, teraz ich nie ma, prawdopodobnie już ich nie będzie. Zmieniło to mocno sytuację na rynku kickbokserskim w Polsce, Twoim zdaniem?
Myślę, że tak, chociaż pościągali bardzo dużo zawodników, ale też to były, no, nie jestem w stanie określić w pełni, ale z tego, co się orientuję, były to kontrakty na jedne pojedyncze walki. No i wiadomo, dziś ci zawodnicy po prostu będą szukali dalszych okazji. Także nie wiem, może tutaj nowe twarze się pojawią. Jak najbardziej myślę, że to na plus dla organizacji, jakaś świeżość. Ale oczywiście liczę się z tym, że starzy weterani nie zostaną zapomnieni. Ale też jest ciekawa sytuacja na rynku, jest MFC, jest HFO, tak się ten rynek troszkę wyrównał, zbalansował. Tak, dokładnie. Ostatnio walczyłem też również na gali HFO. Bardzo fajnie zorganizowane, jak najbardziej na plus dla nich. Podoba mi się, jak na galach zawodnik jest szanowany i to jest robione z głową. Tam naprawdę przyjemna gala, widowisko ogromne, nawet sam widziałeś po ostatniej gali dużo efektownych nokautów, także wydaje mi się, że będzie się ta organizacja rozwijać jak najbardziej do przodu. Marcin Bodnar tutaj zapowiada, że spróbuje sił w MMA. Ciebie nie kusi? Jakbyś czytał mi w myślach. Trochę kusi. Tak się zastanawiałem, chciałbym spróbować, ale nic na siłę. Mówię, gdzieś w moich przygotowaniach bezpośrednio przed walką nie mogę sobie pozwolić na połączenie MMA z K1, ale po powrocie teraz po walce, no mogę powiedzieć szczerze, że pracuję nad tym, że gdzieś tam robię ten parter trochę dla siebie, trochę mając z tyłu w głowy możliwość startów w MMA. Czyli już trenujesz regularnie parter? Można powiedzieć, że tak. Gdzie możesz zdradzić, czy to jakaś tajemnica? Może powiedzmy, że tajemnica. No, nie chcę zdradzać szczegółów. No teraz się wycofuję z tej Tajlandii i Holandii, pewnie idziesz do USA, do American Top Team, trenować MMA. Nie, naprawdę nie. Żartuję oczywiście. No. Ale słuchaj, bo tak mówimy o tym MMA, mówisz, że może spróbujesz. Jest ALMA, prawda? Amatorska Liga MMA, tam startuje dużo zawodników amatorskich. Jest fajne miejsce, żeby wypróbować parter w takim miejscu na przykład. Tak, jak najbardziej. Jeżeli określę swoje umiejętności na tyle, że przede wszystkim będzie to dla mnie bezpieczne, bo też nie chcę rzucać się na jakąś głęboką wodę, na no nie wiadomo co, i nabawić się kontuzji, która mnie wykluczy ze startów K1. Z tego, co rozmawiałem też z kolegami, na przykład z Radkiem Paczulskim, pozdrawiam, przygotowywałem się u niego, no to też mówił, że o dziwo mniej narażony jest jak w walkach K1, także może też trochę rozmowa z nim zmotywowała mnie do takiej próby. Parter ci się podoba, rozumiem. Tak, jak najbardziej. Kiedyś robiłem to trochę więcej i uważam, że to jest mega, mega kreatywny sport. Naprawdę w parterze jest dużo, dużo możliwości. Też wydaje mi się, że no są perspektywy, że jest po prostu z kim trenować i się rozwijać, także nie miałbym z tym problemu. A to już dobry warsztat dużo pomaga po prostu. No i też fajne jest to, że to jest inny sport niż kickboxing, inne mięśnie pracują. To też rozwija Ciebie jako zawodnika i sportowca. Tak, dokładnie. Motoryka jest tam bardzo ważna, ale tak jak mówiłem, kreatywność, płynność, ogarnąć te wszystkie techniki to jest naprawdę niezłe wyzwanie. Nie ukrywam, radzę sobie z tym i po prostu trzeba popracować więcej. No dobra, w takim razie nasłuchujemy, czekamy, obserwujemy. Dziękuję bardzo.